Zaczniemy, co? Przełączyć już? Myślę, że możesz już przełączyć. A, tak to się wszystko zaczęło. 16 sierpnia 2009 roku, po 7 miesiącach ciężkich i tak naprawdę bardzo pracochłonnych prac w przygotowaniu naszej wyprawy, ruszyliśmy. 3 samochody, Silver, Granat i Rosomak, ruszyły w swoją niesamowitą podróż, która tak naprawdę zajęła nam 63 dni, 25 tysięcy kilometrów, podróż, której nigdy nie zapomnimy. Chcieliśmy jako wskaźnika w pewnym momencie zacząć używać Grzegorza z wiadomych względów. Możesz wstać? Czy spotkaliśmy jedną, jedyną osobę większą od Grzegorza w czasie naszej podróży? Był to ksiądz Jan, który tak naprawdę swoją posługę spełnia w Pietropawłowsku Kamczackim i podobno ma 2,10 m wzrostu. Grzegorz ma podobno 2,8. Pokaż, gdzie byliśmy. No startowaliśmy tutaj z Warszawy. Startowaliśmy tam, a dojechaliśmy tam. A, o tym koleżu jeszcze trzeba będzie parę rzeczy powiedzieć. A tak naprawdę to chciałbym o każdym z nas coś opowiedzieć. Pablo? Jaki pokryt. Dominik Kopczyński. Z tym kolesiem przez 7 miesięcy biegaliśmy w tej z powrotem od jednego sponsora do drugiego sponsora, do trzeciego, czwartego, tak zebrało się nam na szczęście 12, ale zanim udało nam się uzbierać 12 sponsorów, wykonaliśmy jakieś... Ile? No ja wykonałem 110 prezentacji, konkretnie o brandowanych samochodów pod konkretne marki. Z tych 110 prezentacji, jak widzicie, dwie zadziałały. Mercedes, Allegra. A później, jak sami wiecie, jak już mieliśmy tych dwóch współpracowników tak naprawdę i dobroczyńców, później już jak to się mówi? Jak grzyby po deszczu. Jak grzyby po deszczu, chciałem powiedzieć, jak muchy do lepu. Nie, jak to się mówi? Świeda świata. Nie, pozostawmy się grzybami po deszczu. Grzyby, jak... Słuchajcie, jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to, że się dołączyliście do tego wszystkiego. A o czym mówiliśmy? A, o tobie mówiliśmy. Dominik też jest odpowiedzialny, słuchajcie, za całą oprawę graficzną naszej wyprawy. Dzięki niemu również nasze samochody wyglądały tak, jak wyglądały. Dzięki naszym samochodom robiliśmy ogromną furorę w całej Rosji, począwszy od Czelabińska, skończywszy na Magadanie. Takie jeżdżące reklamy, flagi, dzięki którym tak naprawdę wszędzie mieliśmy carte blanche, dzięki którym to samochodom mogliśmy wjechać w każde miejsce. Marek bardzo chciał w pewnym momencie pojawić się na jednym z wojskowych lotnisk rosyjskich, ale jednak jeszcze nie jest to. W Kańsku, mówię tak, w Kańsku. Ja nie jest to, ten pół. Nie jest to, tak, nie jest to jeszcze niestety dopuszczalne. Dobra, o Dominiku powiedzieliśmy. Ten kol, to ja. Ja zapuściłem brodę, ale już ją zdoliłem. Mam ją nawet ze sobą, słuchajcie. Jutro na Allegro. Czy ten numer już jest... Tak, w pewnym momencie wyglądałem na tej wyprawie, ale jednak zdecydowałem, że nie jest to najlepszy imidż. I zdjąłem tęże brodę. Co mogę jeszcze o sobie powiedzieć? Tańczyłem z gwiazdami. Matka, żona, Ale powiedz o słynnej historii z córką kapitana. Kapitański but, który nam otwierał bądź zamykał niektóre drzwi. Jakbym zaczął mówić o historii z kapitańskim butem, to bym zaraz wam puścił ten film, który trwa ponad półtorej godziny, a to nie o to chodzi. Grałem kiedyś rzeczywiście w rosyjskim filmie. Nazywa się Córka kapitana i dla Rosjan jest to taki rosyjski Pan Tadeusz. I grałem tam główną rolę Piotra Andrzejewicza Griniowa i jak już, słuchajcie, nic nie pomagało, i z milicjantami jednak trzeba było się pokłócić, to w pewnym momencie stawałem, zakładałem jedną z moich czapek, przykładałem do niej rękę i mówiłem: mówi do ciebie oficer, oficer do oficera. Mienia zawód Piotr Andrzejewicz Griniow. I oni w tym momencie robili takie oczy. Mówili, że tak naprawdę nic więcej od nas nie potrzebują, i proszę nas.
A było to niezwykle pomocne w pewnym momencie, ponieważ jedna z załóg zgubiła kompletnie dokumenty od samochodów. A o tym jeszcze będziemy mówić. Kilka tysięcy kilometrów jechaliśmy bez niczego. Ten koleś to jest Pablo. Pokaż się, pomachaj. Odrosłem mu już włosy. Zafundowałem mu w pewnym momencie taką ciekawą historię. Poprosił mnie, jak przyjaciela, znamy się ponad 23 lata. Poprosił mnie, żebym mu obciął włosy. No i skończyło się to tak, jak zobaczycie na jednym ze zdjęć. Maćkowi też obcinałeś, też się tak skończyło. Dobrze, źle się to dla Pawła skończyło, musiał pójść do fryzjera, zostawiłem go u tego fryzjera. Paweł jeszcze wtedy w Irkucku nie do końca mówił po rosyjsku, teraz mówi fantastycznie. No i jak weszedł, to go nie poznałem, był łysy jak kolano i chyba miał z tego powodu duże problemy. No takie lekkie problemy. Kto dalej? Tomek. Tomek Toruń, który w pewnym momencie rozstał się z naszą wyprawą i wrócił do Polski, ale za jedno chciałbym mu bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Za to, że zebrał się w sobie, wyleczył to, co miał wyleczyć i wrócił do nas. Wrócił do nas do Moskwy, a za coś takiego rzeczywiście należą się brawa. Nie płacz. Jeszcze dzisiaj obejrzycie film, na którym wszyscy płakaliśmy. Ale rzeczywiście było to dla nas bardzo ważne. Wtedy zrozumieliśmy, że jesteśmy prawdziwą ekipą. Ekipą, która jest ze sobą na dobre i na złe. W tym serialu też grałem. Był epizodem. I wtedy zrozumieliśmy, że ta wyprawa tak naprawdę ludzko bardzo nas do siebie zbliżyła i że naprawdę miała sens. Marek. Marek miał ksywę pilot Sudu. Na jednym ze zdjęć będziecie widzieli, co najbardziej lubił robić Marek. Co najbardziej lubiłeś robić? No latać. Latać, oczywiście latać. Myślałem, że powiesz, że spać. Śmialiśmy się często, że Marek zasypia w bardzo nietypowych sytuacjach. Na szczęście nie zasnął nigdy za kierownicą, ale dopiero później odkryliśmy tak naprawdę sekret Marka. Marek regenerował siły i tak naprawdę najlepiej z nas wszystkich na tym wyszedł. Spójrzcie na niego. No i co? Został jeszcze jeden członek. Członek Grzegorz. 2 metry 8 centymetrów. Człowieka i Mercedesa w jednym. Człowiek, który z zamkniętymi oczami potrafi rozpoznać kolor samochodu. Czy był to srebrny, czy był to granatowy, czy był to rosomany. To jest człowiek, od którego w Jakucku uczyli się, jak należy dbać o Mercedesa. Nie, przepraszam, w Nowosybirsku. Co w Jakucku było? W Jakucku była 290. W Jakucku była 290. W Ałdanie był ML. A w Chicie jest. I to japoński. Z prawą rulą, ale niestety wtedy nic nie poradziłeś, bo nie miałeś ze sobą komputera, prawda? Ale gdybyśmy mieli troszkę więcej czasu, to Grześkowi by się to udało zrobić. To my daliśmy radę, jesteśmy tutaj z wami i każdy z nas bardzo wam chciał serdecznie podziękować za to, że byliście i że mieliśmy do czego wracać. Dzięki. Lecimy dalej. Pierwszy etap naszej podróży. Warszawa, Moskwa. Najpierw była Warszawa, Moskwa 3 dni, potem dopiero zaczęły się problemy. Słuchajcie, żeby nie było tak jak w tej chwili, to ja może włączę kawałek muzyczki, a wy zajmijcie się owsianką, dobra? Ja już mówcie. Ja robię wodę. Kto ma tylko musimy dać, że niestety tutaj nie zrobimy wody na kuchence, z której normalnie korzystaliśmy. Będziemy mieli wodę z zaplecza, z kota wody. Względy bezpieczeństwa. Tak. Względy techniczne i bezpieczeństwa. Chociaż na stacjach benzynowych w Rosji tą kuchenkę paliliśmy. Przyjeżdżali panowie ze stacji i mówili, ale żebyście to tylko nie palili. To znaczy chodziło o papierosy. Natomiast zupełnie nie przeszkadzało, że paliliśmy. Ja w tym momencie rozkładam nasze menażki. Mam nadzieję, że nie będzie to dla państwa problem, jeżeli podamy tę owsiankę w naszych menażkach. Były my te po powrocie. Gdzieś były łyżki. Czy może ktoś przejąć opowieść o naszej podróży Warszawa-Moskwa?